Dzień dobry, witam serdecznie w moim poranku. Aktualnie czekam na Kingę i stwierdziłam, że podczas oczekiwania się pomaluję, chociaż trochę jakby podmaluję się delikatnie, bo mamy jechać do forum. Leoś jest już w żłobku, oczywiście jak co poniedziałek zrobił małą awanturę w szatni i chciał założyć kapci, w ogóle nie wiem co się z nim dzieje, ale jak tylko wyszła po niego pani, to zaczęło jej pokazywać co przywieźliśmy ze sobą, czyli pościel i pluszaka, ale zaczął jej tam pokazywać co mamy, co przywieźliśmy i już był cały zadowolony. Ale ten krem ładnie pachnie, o mój Boże. My dzisiaj jedziemy na mini zakupki, więc może pojawi się jakiś haul. I pewnie na jakąś kawkę, na coś do jedzenia, potem muszę jechać oczywiście odebrać Leona i dzisiaj również Laurę, zawieźć Laurę do babci i z Leosiem jechać do lekarza, bo musimy coś sprawdzić. Ja również do lekarza muszę się umówić sama, żeby dowiedzieć się co mi jest, ale postanowiłam, że umówię się po prostu do niego jutro, a dzisiaj pojadę z Leonem, no bo Leon jest troszeczkę ważniejszy niż ja. Ja sobie poradzę, jestem dorosła i jak coś ze mną jest, to jakby sama ogarniam, co mnie boli, co jest nie tak, ale Leoś jeszcze nie do końca, więc musimy pojechać na taką kontrolną wizytę. I muszę dzisiaj koniecznie kupić kostkę do ładowarki, do tego iPhone'a, którego mam, ponieważ no tak jak już mówiłam w filmie, w którym go rozpakowywałam, te kostki w tych nowych iPhone'ach mają USB-C, więc nie mogę go podłączyć do mojej normalnej kostki od ładowarki, tylko muszę kupić nową, ponieważ mój kabel, ten taki zwykły, który miałam od poprzedniego telefonu, znowu się zepsuł. Co chwilę kupuję nowy i one cały czas się psują, więc no niestety nie polecam. Myślałam też nad bezprzewodową ładowarką, ale nie wiem, jakoś z kablem jest mi wygodniej. Będę się też dzisiaj rozglądać za bezprzewodowymi słuchawkami, bo chciałam zobaczyć i podpytać się, jaka jest różnica pomiędzy AirPodsami a słuchawkami od JBL-a, oprócz oczywiście tej dużej różnicy w cenie, ponieważ różnica w cenie jest ogromna i jednak wolałabym kupić te słuchawki z JBL-a ze względu na to, że po prostu są tańsze, a mi nie wiem, nie zależy mi jakoś bardzo na tym, żeby to były oryginalne AirPodsy, no chyba, że jest jakaś mega, mega duża różnica pomiędzy nimi, więc wtedy może tak zrobię. Nie wiem, zobaczymy, podpytam w sklepie, w forum chyba jest jakiś RTV sklep, więc na pewno się dowiemy. Ja idę się teraz ogarnąć, też się przebrać i ogarnąć moje włosy, zanim Kinga przyjedzie i widzimy się za chwilę. Juhu! I jestem już z Kingą. Podwiozłyśmy właśnie moją mamę do pracy i byłyśmy na chwilę w Madisonie, ponieważ ja stwierdziłam, że z Kingi polecenia, która właśnie stawia story. To nie jest niestety współpraca. Nie jest to współpraca, ale z Kingi polecenia sobie wypożyczyłam iCosa, w sensie pewnie go oddam, ale wypożyczyłam sobie tak, bo można za darmo, to sobie wypożyczyłam i jeszcze dostałam za darmo hitsy, a Kinga to lubi, więc oddam jej te hitsy najwyżej. I jedziemy teraz do forum na shopping, jedziemy na shopping i na śniadanie do Starbucka, bo ja jestem głodna i mam ochotę na te, na bajgla ze Starbucka i jakieś piciu. I nie wiem, czy to jest takie słabe światło, czy ja mam brudną kamerę, nie. To jest takie słabe światło i to tak słabo wygląda. Dobry bagiel? Bagiel? To był bacon. Bacon. Mam update naszego dnia, więc byłyśmy z Kingą. Tak jak zwykle jesteśmy w Maxie na burgerach, na naszym obiadku. Standardowo wzięłam wszystko co zwykle, czyli wszystko co się da z serem, sos serowy, frytki i wszystko z serem. I aktualnie jesteśmy w drodze do lekarza z Leonem. Byliśmy po Laurę. Laura została odprowadzona do babci. My też byliśmy chwilę u babci. Leoś nie był głodny, a więc zakładam, że najadł się w żłobku, bo nie chciał u babci nic jeść. Więc możemy na spokojnie. Kamienista droga. Na spokojnie z
najedzonym Leosiem iść do lekarza. Mam nadzieję, że wzięłam jakąś, mam maseczkę, bo niestety w maseczkach nadal trzeba chodzić. I idziemy. Mam nadzieję, że wszystko będzie z małym pulpecikiem w porządku. Leon, wyglądasz teraz jak taki cool kid, a mama wygląda jak imprezowa boss lady, prawda? W tych okularach wyglądasz zabójczo. My jesteśmy już w domu i tak jak mówiłam wcześniej i zakładałam, że tak będzie, będzie haul w tym vlogu z ubrań, z ciuszków, które kupiłam na zakupach, na których byłam dzisiaj z Kingą. I kupiłam trochę ubranek Leosiowi, bo w H&M-ie była promocja 3 za 2. I zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Niektóre niestety z tych ubranek już są rozpakowane i wyjęte i nawet w praniu, bo Leon, jak byliśmy u babci, się wybrudził i trzeba było go przebrać. Ale był to 3-pak takich koszulek. Była jeszcze jedna lekko ciemniejsza, też w takim zielonkawym kolorze od tej. I takie 3 koszulki, już Wam mówię, ile dokładnie kosztowały. Kosztowały one 50 zł, więc nie najgorzej, 3 takie koszuleczki. Idziemy zobaczyć dalej, co tu jest. Kolejna rzecz dla Leona, czyli zestaw bodziaków. Ja ogólnie na lato stwierdziłam, że muszę się trochę zaopatrzyć, bo on się teraz jakby więcej poci, więc te rzeczy się robią trochę szybciej brudne. I to były 2 bodziaki za 40 ziko, jeden w takie żyrawki, a drugi taki zwykły, żółty, nawet pasuje trochę kolorem do koszulki, którą aktualnie mam na sobie. I do tego wszystkiego jeszcze kupiłam Leosiowi 2-pak spodenek. Jedne są takie, a drugie takie jasno-niebieskie, ale moja babcia je wyprała, bo Leon je ubrudził dżemem. I z tego co pamiętam, to te spodenki też kosztowały 40 zł za 2-pak, no ale była promocja 3 za 2, więc wzięłam 3 rzeczy i za jedną z tych, za jeden z tych zestawów po prostu nie zapłaciłam. I teraz pora na moje zakupy. Ja w sumie kupiłam tylko i wyłącznie 2 rzeczy. Z Kingą ogólnie chciałyśmy zrobić i nagrać film, w którym każda z nas wybiera, jakby sobie nawzajem wybieramy outfity, ale nie było kompletnie nic ciekawego w sklepach. Ja muszę Wam powiedzieć, że rzadko teraz jakby w ogóle chodzę na takie zakupy, gdzie idę z myślą o tym, żeby coś kupić, że autentycznie wychodzę i jadę do sklepu i sobie mówię, o, dzisiaj kupię sobie jakieś koszulki, spodnie czy coś takiego. Jak już to robię, to bardziej przypadkowo i przy okazji. A tym razem tak było, pojechałam na zakupy z myślą, że hej, będzie fajnie, jak sobie coś kupię i co? I nic nie było, naprawdę było ciężko cokolwiek znaleźć. Nie wiem, czy po prostu są to rzeczy nie w moim stylu, czy oni wrzucają rzeczy z jakichś starych sezonów po tej całej pandemii, co im się nie sprzedało, nie mam pojęcia, ale nie było nic kompletnie ciekawego. Ale udało mi się znaleźć 2 rzeczy na promce. Jedna jest z Pull&Bear'a i jest to taki zwykły, po prostu świecący top. Zastanawiałam się pomiędzy niebieskim a czarnym, ale jednak jestem tym czarny. I na wakacje będzie spoko, on ma takie fajne ramionczka jakby na gumkach. I na promce on kosztował 3 dyszki, a wcześniej kosztował 36. No więc nie jest to jakaś duża promocja, ale zawsze lepsze coś niż nic. I do tego wszystkiego jeszcze kupiłam koszulę, którą bardzo, ale to bardzo chciałam. Ogólnie chciałam białą koszulę, ale nie mogłam nigdzie znaleźć. I szczerze mówiąc, ta mi się jeszcze bardziej podoba, bo ona jest z takiego jakby fajnego, lekko błyszczącego materiału, ona nie jest taka matowa. I ta koszula przed promocją kosztowała 90 zł, a po promocji kosztowała 60. I jest to taka koszula sukienka, zaraz ją założę i Wam się w niej pokażę. Dzisiaj jak byliśmy u lekarza, to w tej koszuli właśnie poszłam, ponieważ no, miałam taki tube top i stwierdziłam, że nie jest to dobry outfit do lekarza, więc zarzuciłam tą koszulę na siebie. Nawet nie odrzuciłam metki, bo mieliśmy mega mało czasu do wyjścia. I tą koszulę wyjątkowo wziąłam sobie w rozmiarze S. XS-ek w ogóle nie było, ale wzięłam sobie S-kę, bo chciałam, żeby ona była taka większa i trochę dłuższa, żeby autentycznie przypominała sukienkę, ale i tak na 200% będę ją nosić z kolarkami, więc przymierzam i już się Wam w niej pokazuję. I wygląda ona tak, zaraz Wam pokażę, jak wygląda dół, ale ona ogólnie jest dłuższa z tyłu, krótsza z przodu i
Nie pamiętam, czy mówiłam, gdzie ją kupiłam, ale jeżeli nie mówiłam, to kupiłam ją w Stradivariusie i teraz lecimy zobaczyć, jak wygląda całość. I ta koszula jest o tyle fajna, że będzie dobrze wyglądać jak taki basicowy, codzienny, mega wygodny outfit, a będzie też spoko na jakąś imprezę. O, mam to nawet. Mi się mega podobało to, jak ta koszula wygląda po prostu z torebką, o tak, przewieszoną. Moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie i panie, które widziały mnie w przymierzalni, zaraz też pobiegły po tę koszulę, żeby je przymierzyć, więc musiało to wyglądać dobrze, skoro nawet one stwierdziły, że chciałyby taką koszulę w swojej kolekcji mieć. Były też inne kolory, była też niebieska i różowa, ale ja stwierdziłam, że jednak czarny jest po prostu bardziej takim basicowym kolorem, który będzie mi do wszystkiego pasował. I na taki kolor też się zdecydowałam. Nie wiem, czy nie kupić sobie do tej koszuli takiego paska typu gorset. I myślę, że to też by spoko wyglądało. Jeszcze się na pewno zastanowię, ale jak na razie taka wersja luźna też mi się bardzo podoba. Co zrobiłyśmy? Shake? Shake z truskawką. Tak. Słodki. Tak? To super. Dobra. Otwieramy. I ja naleję, ok? Nie wkładaj tam paluchów.